Konnichiwa. Watashi wa no namae Mangozjeby deshu. Manga, manga, he, manga, manga, manga. To Gladusowa Rozkmina, więc Gladius swe usta wypina i ciągle głupoty dyma. Aktualnie, wcześniej tak nie było, na fanów mangi anime mówi się Mangozjeby. Kto wymyślił to określenie i czy rzeczywiście mangomaniacy są taką dziwną gwardią, grupą, ugrupowaniem? Przekonajmy się, no ale żeby to stwierdzić, musimy cofnąć się troszeczkę wcześniej, do lat do 90. Wstyd, jaki polegał na zainteresowaniu się mangą i anime, był taki, że interesowały się nimi osoby starsze i młodsze. I to było niepojęte wtedy dla społeczeństwa, czemu człowiek, który na przykład ma rodzinę, trójkę dzieci, interesuje się chińskimi bajkami. To określenie też jest dzisiaj aktualne. Prosta sprawa, bo są świetne. Po pierwsze, primo, manga, nie będę tego teraz przedstawiał jako sztukę, czy polemizował na tym, czy manga i anime są sztuką same w sobie, czy też nie. W każdym razie manga, jak i książka, film dzieli się na różne gatunki, na różne grupy wiekowe, a Japończycy nie mają zbyt wiele czasu, żeby czytać grube książki, czy też usiąść i obejrzeć na przykład, nie wiem, 36 odcinków jakiegoś serialu, dlatego też nieraz siedząc w tramwaju czytają mangi. Mają obrazki, szybko się je czyta, w drodze do pracy jak najbardziej w deseń. I pamiętam, że w latach 90., kiedy zaczęliśmy interesować się mangą i anime, tak naprawdę wszystko wyszło od Czarodziejki z Księżyca. Jasne, na Polonii 1 wcześniej były inne bajki, ale to właśnie Czarodziejka z Księżyca zaczęła budować tą dosyć sporą grupę fanów kultury japońskiej oraz mangi i anime. I pierwsze konwenty z Czarodziejką z Księżyca umocniły ten team. No, wiadomo, konwenty, nastała era konwentów. Byliśmy atakowani wtedy z wielu grup, ale z wielu różnych ugrupowań, partii, czy też w tym momencie mediów. Pamiętam, jak TVN nas zaatakowało, dokładnie JPF zaatakowało TVN swoim programem Uwaga, a wcześniej pamiętam jeden artykuł w CKM-ie, w którym mówiono, że manga i anime szerzy pornografię. W każdym razie nie byliśmy wtedy nazywani mangozjebami. Wiemy, że każda grupa jest grupą specyficzną. Kibole zachowują się dziwnie. Fantaści też mają swoje odchyły. No, mangomaniacy również też mają swoje jazdy. Myślę jednak, że to może wynikać z tego, że mangomaniacy strasznie siebie cenią jako specyficzną grupę ludzi, których zainteresowanie wybiega ponad normę, powodując, że niby są oni special, wyjątkowi. Jasne, to zainteresowanie jest na pewno świetne, fajne, o ile nie siedzisz praktycznie cały czas na internecie i starasz się oglądać wszystkie tytuły pod rząd, a następnie dyskutować o głównych bohaterach. Każde zainteresowanie należy pielęgnować i rozwijać. W latach 90., kiedy manga zaczęła wchodzić na rynek polski, nie mieliśmy tak łatwo, moi drodzy. Nie. Zazwyczaj było to tak, że na konwentach oglądało się w ogóle anime. Oglądało się anime. Anime. Dzisiaj prawa autorskie zżerają praktycznie wszystko. Oglądało się anime w 4 kolorach na kasetach VHS. Ja pamiętam, oglądaliśmy X, Klampa i nagle wszyscy siedzą tak i szukają, czy on ma kolor niebieski pod koszulki, czy zielony, bo tylko 4 kolory widać. Oglądało się JPG erotyczne. 4 bitmapy, Czarodziejki z Marsa na przykład. Oglądało się skany mang. Boże, jak ktoś zdobył oryginalne anime czy mangę, jeżdżąc na konwenty, starało się poznawać nowe osoby. Tam się poznawało nowe osoby, do których potem pisało się listy, miało się z nimi kontakt, a nie jechać, żeby się pokazać, prawda? Dzisiejsze konwenty i zarazem grupę mangomaniaków tworzą ludzie młodzi. Starsze osoby, które wcześniej się tym interesowały, tak naprawdę spierdzielają w kierunku konwentów fantastycznych i fantastów, bo teraz bycie mangomaniakiem to jest tak naprawdę obciach. Najlepiej siedzieć w zaciszu domowym i nic nie robić. A na konwenty pojawiają się osoby gimbaza, prawda? Gimnazjum, liceum, Przerażająca ilość gimbazy, Boże. Nie to, że to jest złe, jasne, fajnie, rodzi nam się nowe pokolenie, ale to nowe pokolenie za bardzo chce być dorosłe, specjalne. Sami wiecie, że teraz tworzą się przeróżne grupy popkulturowe, jak na przykład metroseksualni mężczyźni, grupy emo, gimbaza. Każdy chce być dorosły, każdy chce być na swój specyficzny i kiedy, powiedzmy, w kręgi mangowe wchodzi na przykład taki emo, metroseksualny gimbazjalista, nagle stwierdza, że jeszcze dodatkowo, wiecie, jest mangomaniakiem i woda sodowa uderza mu do głowy. I to może właśnie powoduje, że ludzie zaczynają coraz mniej na poważnie podchodzić do kręgów mangowych, ponieważ te osoby, wchodząc w tą grupę, starają się pokazać siebie, a nie pokazać swoje hobby. Chcą być zauważone. Chcą być zauważone i dlatego prowadzą te wszelakie dyskusje, prawda, na temat anime, prawda. To może doprowadzi do tego, że nazywają ich mangozjebami. Właśnie, dyskusje. Fajna sprawa. Słuchajcie, ja sobie zapalę. To jest chyba najgorsze. Zauważyłem, że w dzisiejszych czasach ktoś, kto nie oglądał, powiedzmy, 149 nowych tytułów, jest słaby. Ludzie rzucają tysiącem tytułów, starają się robić analizę poszczególnych postaci, używają ników typowo mangowych, starają się używać obrazków typowo mangowych, które zastępują ich twarze na Facebooku. Właśnie może ten trend powoduje, że ludzie myślą, że nie mają coś nie tak z głową, prawda? Ale no nie okłamujmy się, fantaści też w tym momencie siedzą w swoich książkach, też mają gry bitewne, siedzą godzinami, prawda, analizują to i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, mangozjeby raczej z tego nie wychodzi. Może jeśli chodzi o, może chodzi o te kostiumy wszelakie. Wiecie, w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o konwenty, dominuje cosplay. Niektóre osoby nawet nie chcą brać udziału w cosplayu, po prostu przyjeżdżają, żeby się przebrać. Świetna sprawa, każdy chce być bliżej swojego bohatera. Ale samo przebranie w tym momencie nic nie wnosi do jego wkładu w bycie tym bohaterem. A niestety wszyscy się przebierają i co? No i tyle w tym momencie. Nie, to nie to. Może kocie uszy. Słuchajcie, tak, przez wiele lat w tym momencie dominowały w mangowym fandomie nie tylko kocie uszy. Taki standard. Tak, jestem mangomaniakiem, bo mam kocie uszy i są takie sweetaśne. Ale chyba tak naprawdę mangozjeby wynikają z braku dojrzałości fanów mangi anime w dzisiejszych czasach. Nie mówię tutaj o wieku. Mówię tutaj o czasach współczesnych. Ludzie tak naprawdę głupieją powoli. Głupieją, starają się być za szybko dojrzali i w momencie, kiedy ta dojrzałość na siłę łączy się z przepięknym światem, jakim jest manga i anime, ten konflikt tych dwóch obcych dla siebie elementów powoduje, że osoba zaczyna zachowywać się dziwnie. Z jednej strony chce być taka niunia, a z drugiej strony, wiecie, jest bardzo odważna w relacjach damsko-męskich, potrafi w tym momencie odszczeknąć, ale tak naprawdę nie rozumie świata. I ten cały miks powoduje, że ta grupa mangomaniaków jest totalnie niezrozumiała przez inne grupy. Jak to naprawić? Prosto. Jeśli masz 13 lat, miej 13 lat. Baw się, ciesz się, kurde. Nie bądź na siłę dojrzały. Oglądaj tytuły. Wygłupiaj się ze znajomymi. Raduj się. Może tak samo jeszcze to wynika z tego, że ta dojrzałość, o której wspominałem wcześniej, w tych młodszych osobach zaczyna dominować na tyle, że te osoby uważają, że są najlepsze. W końcu mają dużo znajomych. Dodatkowo mają specyficzne hobby. No i jeszcze się przebierają, co dla niektórych może być totalnie niezrozumiałe. No i oczywiście rozumieją kulturę japońską. Który kurwa z was rozumie kulturę japońską? Jeśli tak, to proszę. W ogóle, czy któryś z was uczy się języka japońskiego? No i właśnie dochodzimy do meritum. Mangozjeby są to ludzie, którzy wywyższają się, bo pomimo wieku chcą być dorośli, ale w hobby, w grupie, w której się znajdują, w takiej grupie dosyć specyficznej, ta dojrzałość w tym momencie zamienia się w dziwactwo, w jeszcze bardziej zdziecinnianie. I to powoduje, że zaczynają się dziwnie zachowywać, no i dlatego jesteśmy mangozjebami. Bycie nazwanym mangozjebem to nie jest duma. Naprawdę, mangomaniakiem to jest pole do popisu, to znaczy być dumnym. Tak, jestem mangomaniakiem. Mangozjeb na pewno nie jest czymś pozytywnym. Dlatego cieszcie się swoim hobby, starajcie się je pielęgnować, ale na siłę nie bądźcie specjalni, special. Hobby to hobby i w każdym gronie, nieważne czy to są zbieracze znaczków, czy to są miłośnicy zmierzchu, są ludzie, którzy w tym momencie są dziwni i tak naprawdę nie jesteście wyjątkowi. To tak jakby nazwać w tym momencie fantastów, fantastozjebami, fanami zmierzchów, zmierzchojebami, mangomaniakami, mangozjebami, więc akcja jest taka, że moja rada: cieszcie się swoim hobby, propagujcie je, ale róbcie wszystko, żeby ludzie od was nie uciekali od tego zainteresowania. A nazywając grupę aktualną mangomaniaków mangozjebami, niestety idziemy w kierunku, że ludzie znowu dochodzą do wniosku, że manga, anime to zło powszednie. Peace!